każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi: czy chcemy rozliczać poprzednią władzę? Tak. Z sondażu Opinia 24 wynika, że aż 43% badanych chce nawet przyspieszenia rozliczeń afer związanych z rządami PiS. Proponuje obecnej ekipie rządzącej, aby powściągnęła swoje zapędy politycznej zemsty, apeluje senator Krzysztof Bieńkowski. Nazywanie działań zmierzających do ustalenia winnych łamania prawa zemstą polityczną jest jedynym argumentem byłego obozu władzy, odpowiada poseł Adam Krzemiński. Mały wojownik walczy z nowotworem. Antoś ma niecałe 2 lata, od ponad 2 miesięcy toczy nierówną walkę z nowotworem przestrzeni zaotrzewnowej i kanału kręgowego. Jest po operacji usunięcia guza, który uciskał dzeń kręgowy, lekarze podają mu chemię. Jego życie podzielone jest teraz pomiędzy wielogodzinne wlewy i krótkie chwile, gdy może wrócić do domu. Dzieciństwo chłopca zamieniło się w walkę, której rezultat uzależniony jest od podania specjalistycznej szczepionki. Ale jej koszt to 2 miliony złotych. Ma basen i Żuromin. Na ten moment od lat czekali mieszkańcy powiatu żuromińskiego. W miniony piątek, 18 października bieżącego roku o godzinie 11, odbyło się uroczyste otwarcie krytej pływalni, której budowa pochłonęła ponad 36,5 miliona złotych. Teraz nadszedł czas na przetestowanie nowego obiektu. Ujazdowo będzie dobrą marką. Jak Ujazdowo będzie wyglądać za 5 lat? Mówi KTC, sołtys Ujazdowa Piotr Olszewski. Chcę, żeby było miejscem przyjaznym i otwartym, zarówno dla mieszkańców, jak i wszystkich wokół. Chcę, żeby cechowała je radość z życia i radość z funkcjonowania w tym miejscu. Żeby przyciągało i kojarzyło się wszystkim pozytywnie. Żeby samo w sobie było dobrą marką. Na pewno na to zasługuje. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach tygodnika Ciechanowskiego.